Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj długo wyczekiwany test ławki wzmacnianej KSG-003. Przyznam szczerze, że odkąd tylko dostałem informację o tym, że ta ławka pojawi się w sprzedaży, to czekałem, aż w końcu będzie można ją zamówić i przetestować. Moim zdaniem naprawdę konkretny produkt i jeden z lepszych, jakie K-Sport ma w swojej ofercie. Co wyróżnia tą ławkę, dlaczego warto zwrócić na nią uwagę i jak jest dokładnie zbudowana, przekonacie się zaraz w tym filmie. No więc co, może na początku sobie trochę powiemy o tej ławce, co ją wyróżnia w stosunku do innych ławek. Przede wszystkim ta ławka, jak zauważyliście, jest bardziej masywna niż inne poprzednie ławki. I dobrze, bo takiego produktu, jeśli chodzi o ławki do wyciskania, brakowało w ofercie K-Sport, więc bardzo fajnie, że coś takiego wprowadzili. Parę na początek informacji takich od producenta. Ławka ma wytrzymałość do 350 kg. Może się uda kiedyś to sprawdzić. Na razie sprawdzałem ją na 200, ale kto śledzi mój kanał, ten wie, że będę próbował w jakiś sposób zwiększać te obciążenia i sprawdzić, jaka jest jej wytrzymałość. Na pewno jakieś testy będą, zarówno na YouTube czy na Instagramie. Kto śledzi, tam z reguły na shortsy wrzucam takie rzeczy. Waga takiej ławki to 28 kg. Jest trochę ciężka, ale to też i dobrze, bo jest dzięki temu masywna i można uwierzyć w to, co mówi producent na temat jej wytrzymałości. Nie jest to też problemem, bo ma kółka, dzięki którym tutaj możecie sobie... Bierzemy sobie ławkę i możemy ją przestawiać dowolnie na siłowni, jak tylko chcemy. Jest to bardziej ławka, można powiedzieć, do wyciskania do większych ciężarów, więc taka stacjonarna na siłownię, dlatego też jest cięższa. Bardzo dobrze się sprawdzi właśnie na takich siłowniach jak u mnie. Można to odnieść w stosunku do tego, co mówiłem na przykład o ławce KSSL062. Tamta ławka bardziej jest postawiona na uniwersalność, na to, żeby ta ławka była przenośna, składana do takich mniejszych pomieszczeń domowych siłowni. Tu już mamy coś właśnie dla, można powiedzieć, bardziej dla wyjadaczy, ludzi, którzy chcą dźwigać już duże ciężary. Bo nie oszukujmy się, no większość ludzi, którzy trenują w domu, to część jest tak, że jest ta magiczna bariera 100 kg. 120-130 kg, a tak, no, takich ludzi, którzy w domu trenują i dźwigają po 150, po 160 kg, no to jeżeli chodzi o moich znajomych, to mogę wymienić może nie dwie, trzy osoby i też mają swoje kanały na YouTube, no i wtedy trzeba faktycznie pomyśleć o takim solidniejszym sprzęcie. Chociaż też do mniejszych ciężarów też można wziąć taką ławkę, bo jest wygodniejsza, solidniejsza. Sami widzieliście też, że na tej tańszej też można ćwiczyć z większymi obciążeniami, bo tam był test też 200 kg. Ale wracając do tej ławki. Jeżeli macie budżet, jeżeli chcecie kupić fajną ławkę, to na wstępie przed w ogóle recenzją mogę Wam powiedzieć, że można śmiało iść w ten produkt, bo już po pierwszych dniach jak go testuję, jest naprawdę spoko. Ale wróćmy do danych technicznych. Ławka ma 10 poziomów tutaj regulacji, więc jest całkiem sporo, jeśli chodzi o poziomy regulacji. Dzięki temu możecie sobie ćwiczyć bary, biceps, brzuch, klatę. No, daje nam to bardzo dużo możliwości. Tutaj też macie 3 poziomy regulacji, jeśli chodzi o tą dolną. Także też to fajnie wygląda. Cała funkcjonalność jej jest, no tak jak macie ławki na takich profesjonalnych, dużych siłowniach. Ale ta ławka kosztuje 599 zł, a z moim kodem kosztuje 539 zł. Więc moim zdaniem w takiej cenie to jest naprawdę fajna ławka. Poniżej 600 zł to bardziej, że jest naprawdę masywna, ciężka. Ale co jeszcze warto? Pierwsze, co mi się spodobało w stosunku do tych ławek od K-Sport, to że jest trochę niższa. Moim zdaniem jest to trochę wygodniejsze przy opuszczaniu ciężaru. Tym bardziej jak na przykład ćwiczymy sobie na przykład na handlach z dużym ciężarem, to nie trzeba się tak schylać, tylko sobie po prostu odkładacie ciężary i możecie na handlach. Jest to wygodniejsze. Już Wam mówię, jaka jest wysokość od podłoża. To jest 39 cm. Bardzo dużo pytań jest zawsze, jeśli chodzi o ławki, o profile, o takie rzeczy, więc z tej recenzji postaram się Wam to wszystko od razu z metrem pokazać, tak żeby nie było niedomówień. Jak to wygląda, jeśli chodzi o cyferki? Jeszcze Wam podjadę z metrem bliżej, jak sobie ogramy ten materiał. Tutaj jest wysokość ławki, to jest 39 cm. Mamy 10 poziomów regulacji. Grubość tej dechy, na której leżymy, to jest
5 cm, z czego tutaj deska zajmuje 2 cm, gąbka zajmuje resztę. Grubość tego elementu, na którym dajemy obciążenie, to jest profil 3 na 7 i tutaj podstawa to jest profil 5 na 3. Tutaj jest taka sama, więc ten profil jest 5 na 7, ten jest 5 na 3. Jeżeli chodzi o grubość tej blachy, która jest całą podstawą tej ławki, to jest, już Wam mówię, 4 mm. Więc tu mamy niecałe pół centymetra, jeśli chodzi o grubość blachy. Tu jest taka sama blacha, więc moim zdaniem w zupełności to wystarczy do takich domowych obciążeń, czy nawet do tego 300 kg, bo jest to naprawdę gruba blacha. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o trochę danych technicznych. Co możecie jeszcze, co może jeszcze kogoś interesować? Rozstaw tutaj jest 9 cm, tutaj jest 11,5. Zaraz sobie podjedziemy bliżej i też Wam pokażę te miary, żebyście zobaczyli z bliska, jak to jest zbudowane i jak to wygląda z tymi poziomami. Tutaj jeszcze musicie sobie zobaczyć, jakby ktoś nie wierzył, 5, 3, tutaj możecie sobie zobaczyć, tak jak Wam pokazywałem, niecałe pół centymetra jest grubość blachy, także no tutaj jest ta blacha dosyć już solidna i możecie sami zobaczyć, że cały ten mechanizm tutaj, który podtrzymuje element, na którym leżymy, nazwijmy to siedzisko, ten cały mechanizm, który podtrzymuje, też jest naprawdę solidny. Tutaj jest ta ławka zablokowana i jest to naprawdę stabilne, zarówno przy małych, jak i przy dużych ciężarach. Możecie sobie też zobaczyć, że tutaj nic się nie rusza, jeśli chodzi o to siedzisko, to podczas ćwiczeń to się nie rusza. Zaraz Wam pokażę jeszcze z innego rzutu kamery. Tu możecie sobie zobaczyć to, na co też część osób zwraca uwagę. Widzicie, jeżeli chodzi o to, to tutaj nie rusza się to siedzisko zbytnio, tylko cała ławka się rusza. Ale to jest, jak siądziemy z obciążeniem, to nie będzie nam to przeszkadzać. W każdym razie to nam nie lata na boki. Jak siądę z obciążeniem, to nie ruszam się na żadną stronę, na żaden bok. Więc to jest tutaj fajnie zrobione, zresztą widzieliście, jak to jest skonstruowane, że nie ma za bardzo jak to się ruszać, bo tu wchodzi tak jakby w ten wyspawany, w ten zawias. Więc to jest bardzo duży plus, ławka jest naprawdę stabilna, jest masywna. No i fajne jest też to, że macie różne poziomy tutaj, jeśli chodzi o regulacje, szczególnie też jeżeli pracujemy na przykład na hantlach, możemy sobie na barki mieć dużo więcej poziomów. Bardzo fajnie to wygląda i wygodnie się dzięki temu ćwiczy, bo możemy sobie tyłek wyżej dać i wtedy jest to dużo wygodniejsze niż na płasku. Ławka jest dosyć niska, więc sobie bez problemu odkładamy obciążenie i tak samo jak mamy duże ciężary, możemy sobie lajtowo to zdjąć z ziemi, a jak sobie to obniżę i na przykład będę robił na płasku czy na tej pozycji, to mam jeszcze wygodniej, praktycznie schylam się bez problemu. Ławka znajduje się teraz w miejscu, gdzie głównie będzie u mnie używana, bo aż te stojaki aż się proszą o taką ławkę wzmacnianą, więc tutaj będziemy ją głównie używać do większych ciężarów, do wyciskania, a będziemy się może ratować tam na jakieś ćwiczenia na barki z mniejszym ciężarem na KSSL 062. Chociaż z drugiej strony mogę sobie zawsze wziąć i wyjechać nią z tej sekcji do wyciskania i bez problemu ćwiczyć na środku siłowni czy w innym miejscu. Więc to jest duży plus, bo kończę sobie ćwiczyć, na przykład robię sobie klatę tutaj, gdzie wyciskałem, biorę ławkę, wyjeżdżam sobie gdzieś, ustawiam na przykład tutaj, jakbym sobie chciał robić rozpiętki, to wjeżdżam sobie tutaj i pykam sobie rozpiętki, ale wróćmy do wyciskania. Tutaj mamy na razie 70 kg i zobaczycie sobie, jak się ławka zachowuje, czy się gdzieś rusza, czy coś się dzieje przy 70 kg na klatę. Od razu Wam mogę powiedzieć, że nic się nie będzie ruszać. Też duży plus dla K-Sportu, moim zdaniem podoba mi się też, sami zobaczcie,
dużo fajniej wygląda ta linia, że ta ławka jest cała czarna właśnie z tym logo. Moim zdaniem, jeśli chodzi o design, to jest naprawdę fajny krok do przodu, bo wygląda to dużo ciekawiej, ale to już kwestia jak kto woli. Mnie się bardzo podoba ta ławka i jaram się nią naprawdę, bo jest fajny sprzęt w fajnej cenie, ale bierzemy się jeszcze za te 70 kg. No i jak widać, ławka się nie rusza, nic się nie dzieje, ale jeszcze dla niedowiarków ustawimy sobie kamerę tutaj i zobaczycie sobie w momencie, jak się kładę i czy faktycznie się coś rusza, nie rusza. Dobra, ten sam ciężar, położymy się i zaczynam wyciskać, zobaczcie sobie, czy się coś rusza, czy się nie rusza. Zrobimy sobie jeszcze na ciut większym obciążeniu i pokażę Wam jeszcze na hantlach. Dokładamy sobie dodatkowe 20 kg. Po obu stronach i zobaczymy teraz jak pójdzie z tymi kilogramami. Zwracajcie tylko uwagę, czy się rusza, gdzieś tu ławka nie rusza. Przy większym obciążeniu. Tutaj mamy teraz 90 kg. Możecie zobaczyć, czy się coś będzie ruszać. Moim zdaniem jest super, ale to już ocencie sobie sami. Jeszcze możemy zrobić test z hantlami. I tak jak Wam mówiłem, chcemy sobie na przykład wyciskać hantle, więc żeby nam nie przeszkadzał gryf, wyjeżdżam sobie trochę ławką do przodu, biorę hantle. Tutaj mamy każdy po 30 kg. Mam takie dwie sztuki miksowane i sprawdzamy. Zwróćcie sobie tylko uwagę przy dźwiganiu na to siedzisko. Ja nie czuję, żeby się ruszała chociażby o milimetr. A mamy tutaj dwa hantle po 30 kg. I odkładam sobie, także test na ruszanie się siedziska moim zdaniem zaliczony. Zaraz sobie to wszystko podsumujemy. Także moim zdaniem ta ławka to jest naprawdę spoko sprzęt w fajnej cenie. Ja osobiście się nie mogę do niczego przyczepić. Fajnie jest wykonana, fajnie jest zaprojektowana. Solidny sprzęt. Jestem w pełni zadowolony z niego, także też parę osób pisało na grupie, czy u mnie w komentarzach na profilu, też już ci, którzy tą ławkę dostali, też mówili, że są zadowoleni, że ogólnie jest bardzo fajny produkt. Jak zmontować taką ławkę? Instrukcja jest bardzo prosta, chociaż można się zdziwić, bo możecie zobaczyć na moim filmiku, że miałem dwie wpadki, ale to tak trochę humorystycznie dałem. No i cena. Możecie tą ławkę kupić z moją zniżką, z kodem Zrzuć Brzuch za 539 zł i 10 groszy. Tutaj się będzie pojawiał link. Najważniejsza informacja na koniec. Taka sama ławka będzie do wygrania w
konkursie jeszcze w tym roku. Będzie konkurs na Mikołaja, który będziemy organizować wspólnie z K-Sport. Także jeżeli Wam się produkt podoba i chcecie wziąć udział w konkursie, to śledźcie mój kanał, śledźcie kanał K-Sportu. Wkrótce będzie film z informacją na temat konkursu, także nie martwcie się, będzie można wygrać tą bestię. Moim zdaniem bardzo fajna nagroda. Jeżeli chodzi o recenzję, to na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie ławki, chcecie jakieś filmy, żebym nagrał, to śmiało piszcie. Zawsze coś nagram, jeżeli ktoś mnie o coś prosi. Macie pytania odnośnie ławki, macie pytania odnośnie zniżek, macie jakieś pomysły na filmy, piszcie śmiało do mnie w komentarzach, można pisać na maila. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, hej!